Sponsorem programu jest producent naturalnych przypraw do potraw. Sklep internetowy www.bellabis.pl. Sponsorem programu są Polskie Koleje Linowe Góra Żar Międzybrodzie Żywieckie. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No widać, kochani, jak piękna pogoda, to czas tego korzystać. Bestuż ja przywędrował do Międzybrodzia Żywieckiego, a czeka na mnie są pan kierownik kolei linowo-terenowej na Góra Żar, pan Jarosław Dajda. Panie Jarku, czy ja tam muszę dzisiaj iść piechty, czy wyjedziemy? Można wyjść spacerkiem oczywiście na Górę Żar, można wyjechać rowerem, aczkolwiek ja polecam zdecydowanie najlepszą formę, czyli wyjazd kolejką, koleją linowo-terenową naszymi żółto-niebieskimi wagonikami na Górę Żar. A niech mi pan powie, czy ona rzeczywiście sama jedzie, bo na Górze Żar bez mała to grawitacja na odwrót działa, nie? No, można tak powiedzieć, tak, że wagony jeżdżą sama, aczkolwiek nasza kontrola obsługi musi tutaj być, zdecydowanie tak jest. Czyli same wszystko wyjeżdża do góry, ja? Tak, można tak powiedzieć, tak. To co, jademy? Zapraszam teraz. Super, dzięki. Panie Jarku, my sobie teraz fajnie jademy, ale niech pan powie, co tak naprawdę Góra Żar oferuje w sezonie letnim, bo zimą to jest stok narciarski, nie? Mamy tutaj naprawdę wiele atrakcji. Atrakcje oferujemy dla całej rodziny. Mamy atrakcje dla najmłodszych, poczynając od dolnej stacji. Obok budynku znajduje się bardzo fajna atrakcja dla najmłodszych, ale też nie tylko, dla dzieci, które lubią pojeździć na tak zwanych pontonach, tak? Są to pontony, na których mamy dwie trasy. Przenośnik taśmowy, który w łatwy sposób można się przemieścić i dzieci mają naprawdę dużą frajdę, żeby na takich pontonach sobie jeździć. Super. A jak już wyjedziemy na górę? Jak już wyjedziemy, ale wyjeżdżamy też kolejką linowo-terenową. Co ciekawe, są trzy takie koleje w Polsce. Obok Kubałówki, tej najsłynniejszej w Zakopanem, mamy jeszcze kolej linowo-terenową na górę parkową w Krynicy i naszą jedyną w Beskidach tutaj kolej linowo-terenową na górę Żar. Także wyjeżdżamy wagonikiem i co? Przede wszystkim są przepiękne widoki na pasmo Beskidów Śląski, Żywiecki, podnóża Góry Żar, mamy jezioro Międzybrodzkie, no, jezioro Żywieckie. Także no naprawdę wiele. Tak, widział tak dużo paralotniarzy, nie? Że startują z góry i tak, surfrut. Tak. Paralotniarze wyjeżdżają, oczywiście korzystają z naszej kolei, wyjeżdżają na górną stację i następnie latają sobie z góry. To są paralotniarze, którzy można powiedzieć sportowcy, ale są też osoby, które też bardzo często teraz latają w tak zwanych tandemach. Są to loty widokowe, więc tak zwane pasażerskie też loty. Myślę, jeśli ktoś, turysta chce, nie chce zjechać wagony na przykład na stację, może sobie zlecić taką parolotnią, oczywiście z instruktorem. Jest to na pewno duża atrakcja. Czyli super, kochani, przyjeżdżacie do podnóża Góry Żar, bierzecie koło, jak macie oczywiście odpowiednie, terenowe. Ja myślę, że nie zjechałby z Góry Żar na kole, czyli na rowerze, ale myślę, że odważnie chyba nie brakuje, nie? Tak, odważnie nie brakuje. Dla osób, które potrzebują trochę więcej adrenaliny, proponujemy trasy rowerowe. To chyba teraz kultowe już miejsce w Polsce, jeśli chodzi o trasy downhillowe, rowerowe. Mamy w tym momencie trzy trasy, które działają pełną parą, to można powiedzieć. Są to trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Także wiemy już wszystko. Mnie na pewno, kochani ludkowie, z tych wszystkich atrakcji stykną piękne widoczki i słoneczko. No i oczywiście bogactwo przyrody, czyli kwiatki, zioła, kierek. Tu na Górze Żar nie brakuje. No i oczywiście coś fajnego uważamy w tych okolicznościach przyrody. A pana oczywiście zapraszam na degustację. Dziękuję bardzo. Cudowna pogoda, lato, ptoszki ćwierkają, łąka, na której pełno ziół, to też trzeba korzystać z dobrodziejstwa tego wszystkiego. A takich widoków jak tu z Góry Żar, to w Polsce, mogę powiedzieć, jest mało. A ja dzisiaj zrobię rzecz, kiedy robi się Einzmig. I chodziło mi o to, że jak przyjedziecie na Górę Żar, to sobie możecie wyjechać kolejką, wziąć ze sobą jakiś kociołek i uważać rzecz, kiedy się robi Einzmig, bo będzie gulasz z Indora.
Do tego potrzebuję 60 deka piersi z indyka, 2-3 cebule w zależności od tego, jakie są wielkie, 30 deka pieczarek, 4-5 ząbków czosnku, bardzo ważną rzecz, curry i papryka wędzono, 150 śmietanki, trochę masła i już mamy fantastyczny gulasz. Do tego dobro rzymu, a dobry jakiś chlebek i już jest proste, łatwe danie. No i przed co? Słuchajcie, to muszę tego indora pokroić na takie kąszki i go lekko zamacerować, tak? Takie krejemy, ja wiem, kąszczki 2×2. Teraz nie ma problemu, możecie nawet dostać takie gulaszowe z indyka. Niekoniecznie musi to być pierś, może to być też ta część skita indora, ale oczywiście bez tych szplitrów. Tak, mięsko pokrote, kochani. Muszę to robić dość wartko, bo jest taka klara, że może mi się to mięso usmażyć bez smażenia. Dobra, olej. Teraz tak, curry. Tako dobro łyżeczka tego curry, a tak to łotworza będzie prościej. Bardzo fajnie do indyka curry pasuje. Papryka wędzono. Też dobro łyżeczka tej papryki użyjemy. Tak. Sól, wiadomo, musi być, żeby mięso nie było płonne. Ale żeby marynata, słuchajcie, była lepsza, żeby mięsko się fajnie przeszło, to damy tam 2 ząbki czosnku, a potem jeszcze do duszenia też czosnek przyjdzie. Nie za dużo tego czosnku, żeby on się nam nie polął, a chodzi o to, żeby był fajny smak. Tak. Dociepujemy do marynatki. No i teraz mięso do tego. I trzeba to tak wyciaprać do kupy, żeby się przegryzło. A w międzyczasie będziemy sobie ciachać pieczarki. No i teraz, kochani, przyjeżdżacie na taki piknik, bierzecie deka, bierzecie jakiś kociołek. Mięsko możecie już mieć zamarynowane. Indyk jest dobry o tyle, że się robi einzmig. Jakbyście chcieli zrobić taki gulasz węgierski, no to wiadomo, wołowe potrzebuje czasu. A przy indorze to jest ciach-ciach. Mięsko jest miękkie i całko familio już pojedzono. Mięso mamy zeszykowane. No i pomalutku, słuchajcie, by da ciachać te pieczarki. Pieczarki praktycznie na 4. Ja nie lubię, jak pieczarka jest za drobno. Wtedy nie wiem, co jem. One będą dodatkiem do naszego indora. No i oczywiście bardzo dużo cebulę, bo każdy gulasz potrzebuje cebulę. Cebuladowo idealny smak, lekko słodkawy. A do tego, jak się rozepi, gulasz smakuje fantastycznie. Nie wiem, jak z tą grawitacją na górze żar bez małaś, tu wszystko ciągnie do góry, bo jo, leca na dół. Coś chyba tu nie gro. Będziemy widzieć, jak to będzie dalej. No i co? Na patelnia teraski przyjdą 2 łyżki masła. Masło to jest to, a do tego w naszej marynacie jest olej bez tuż. Jak to się połączy, będzie idealny smak. Mięsko wygląda bardzo dobrze. Bo piękny kolor dzięki papryce, a curry w połączeniu z papryką dowo fantastyczny smak. Do tego oczywiście cebula, pieczarki, śmietanka i już jest mega smacznie. I ciepiemy. No i obsmażymy. Pamiętajcie, mocne obsmażenie spowoduje, że mięso będzie soczyste, kruchućki i tak też robimy. Także go do każdy gulasz uszlachetnią cebula. Dużo cebulę. Jak się tam pieczarka dostanie już teraz, to spokojnie. Żaden z tego nie będzie szczylał. Ale pieczarki troszeczkę wciepnymy nie skorzy, bo one puszczą swoja woda. Bez tuż nie chciałbym, żeby ta cebula była uważona. Ona ma być fajnie przyskwarzona. Już wygląda dobrze, a będzie wyglądać jeszcze lepiej. No i kochani, teraz przyszedł czas na pieczarki. I już mogę podlewać delikatnie wodą. Tak. I przykryjemy se deklem. Niech się dusi do miękkości, a będzie smacznie. Kochani, pieczarki widzę, że już fajnie puściły. I teraz wielkie przyprawianie. Chili, żeby troszeczkę ostrości to nabrało. Wiadomo, że
Cebula jest słodkawo, mięso z pultoka też jest takie, wiecie, że trzeba go podbić. Troszeczkę z ozworu, czyli imbiru. Dobrze wonio. Żeby nam się to wszystko dobrze trawiło, to oczywiście tymianek. No, normalnie to szłoby poszukać, czy tu na łące nie ma macierzanki, czyli naszego polskiego tymianku. Tak, już zawoniało dobrze. No i oczywiście musi być korzyni. Tak, gulasz musi być lekko pikantny, ale oczywiście zniweluje to wszystko słodko-śmietunka. Kiero przy okazji zagęści nasz gulasz, no i na do takiego fajnego, kremowego smaku. No i ciutek czosnku jeszcze, bo już dwa ząbki poszły. Tak. Pamiętajcie, że czosnek zbije cholesterol, reguluje ciśnienie, to go używajcie. Także go dużo jest, to gulasz Einzmig, bo nie robi się ani pół godziny jeszcze. Wlewamy teraz śmietonka. I nie bójcie się tej śmietonki, bo to jest produkt naturalny. Ja myślę, że z produktów naturalnych na pewno nic nam nie będzie, a już na pewno nic nam nie zaszkodzi. No i teraz mi to jedno musi, kochani, się zredukować, odparować, połączyć smakami i możemy nakładać na talerz. No to co, kochani, wyłączamy już to, co my tu wymłodzili. Gulasz wygląda bardzo dobrze. Tymianek tu fajnie pływie. Troszeczkę tej wody nabiera. Tak jak godom 60 deka naszego indora, możemy mieć dużo, dużo więcej. Do tego oczywiście jakoś rzymła, kiero też do rukzaka sobie możecie wziąć. I znajdrzek tu, słuchajcie, na łące kwiatki ogórecznika, kiere bardzo dobrze smakują. Oczywiście jadalne są ino kwiatki. To też tymi kwiatkami se ozdobimy nasz gulasz. Życzę wam smacznego. Odwiedzajcie ciekawe miejsca. My zaraz na pewno będziemy pałaszować, a potem chytamy się robienia dobrych rzeczy, kiedy bez lato każdy rot je. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Gulasz zjedzony był przepyszny, a nie wiem, czy wiecie, że właśnie przez te tereny przechodził kiedyś szlak prosto z Węgier, stąd też węgierskie smaki w tych stronach nie są ludziom obce. I miał być właściwie placek po węgiersku, ale stwierdził, że jest lato, ciepło, to zrobimy sobie taki warzywny gulasz. Francuzi go dają na to ratatouille. No i oczywiście do tego pyszne placki kartoflane. Kto ich nie lubi? Pierwej go dali ludzie na to stryki. Jodzie się zrobiła placki i podstawą chrupkości placka jest to, żeby poczyć pół na pół. Czyli czymy połowica ziemniaków na drobnym kłoczku, a połowica na tym warzywnym. Wtedy będą bardziej chrupiące, ale chcę powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, że podstawą dobrego placka jest dobry zimiok. Jak kupicie zimiok anfachowy, jakiś leżał, był źle przechowywany, albo był po prostu na prochach pogoniony, to te placki nie będą zacherski. Bez tuż ja mam moje ekologiczne, z mojego pola. Do tego jajca od szczęśliwych kur, to ten placek musi być smaczny. No i ta całko gemiza, także będzie bardzo zdrowo, a przy okazji bardzo, bardzo smacznie. No i jeszcze ostatni ziemioczek, troszkę tego tu mam, dobre 1,5 kg ziemioków, jak nie więcej. I teraz, kochani, cebula. Cebula pocza, chociaż są roztomańte szkoły. Jedna szkoła jest taka, że trzum. Druga szkoła, że krem w kostka. Trzecia szkoła, ja bardzo często też tak robię, przesmażą na oleju. Wtedy się tą cebulą tak nie chepie. Dzisiaj mam warunki plenerowe, to też ta cebula pocza. Cebula czuć, kochani. Ziemioki mają dużo skrobie, bez tuż są eleganckie, nie są bezwodnite. No i teraz oczywiście jajeczko, tak jak to pombuczek przy kozoł, czosnek. Mam tu posiekane 4 ząbki. Trzeba to wyfyrlać wszystko do kupy. Tak, jajco to jest te spoiwo. Podziwajcie się ten kolor jajca. No i trzeba te placki oczywiście przyprawić. Sól,
Tak. Ciasta mamy dużo. Spokojnie, nie trzeba się bać. Korzeni. Tak. Teraz to no, wyfyrlą. Troszkę mąki. Dokładnie na tela ziemniaków to 4-5 łyżek mąki pszennej trzeba już dać. I ciasto na placki mamy fertig. Tak, tak to no, oprusza. Tak jagodą to wszystko z plackami to jest tak na wyczuci. Żeby były chrupiące to pamiętajcie tarka drobno i tarka grubszo. Ciasto mam zeszykowane, za chwileczkę będę smażył, ale teraz zaczyna już robić se ratatouille. Cóż to jest ten ratatouille? Tak, jak już powiedział, gulasz warzywny. Dam se tu już troszkę olej, reszta oliwy z oliwek. Na samej oliwie nie smażymy. Zaczniemy od cebuli, która potrzebuje najwięcej czasu. Ta cebula krajemy dość grubo, bo o to chodzi, że w gulaszu warzywnym musimy widzieć kąszki, te sztyki. Teraz czerwono, cebula, która jest troszkę bardziej słodsza. Zaraz będziemy ciepać to na ogień. No i teraz jademy papryki. Mam tu 3 kolory tych papryk. Gadają, że dobrze jest też pokryć te ziarenka. I do naszego ratatouille papryka ciachamy w taką grubszą kostkę. Ciepujemy najprzód czerwono, teraz żółto. Tak, mamy 3 zorty pomarańczowo. Jak macie, to możecie dać zielono do koloru. To już wedle uznania. Ale na pewno w ratatouille, w takim gulaszu warzywnym, musi być dużo warzyw, jak sama nazwa godo. No i tak jak godą o tej porze roku, idealnie zrobić sobie coś takiego. I wbrew pozorom do placków kartoflanych bardzo fajnie szmakuje. Zresztą dużo ludzi teraz jest wegetarianami i do nich na pewno nie należa. Teraz sobie to jedno przefyrlą. O, pięknie zaczyna wonić. Potem to oczywiście przykryja, żeby się to dusiło. No i jedziemy z naszym bakłażanem. Nie wiem, czy wiecie, że we Francji w XVII wieku polili na stosie nazywany przyrodzeniem diabła. Czemu? Nie wiem. Wygląda może tak troszkę podobnie. Bakłażan popularny, no i bardziej jest w krajach takich jak Turcja, ale w Polsce też coraz bardziej modny z tego względu, że kochani, jest mięsity, jest smaczny, idzie go nafilować. Jego ciachom ze skórą, bo ta skóra jak się przepiecze, spokojnie idzie zjeść. On jest bardziej suchy, bez to już go mogę ciepać. Tak. I wciepujemy to. Tutaj. Ale te warzywa puszczą woda i one się tak skierkną. Żeby przyspieszyć, proponuję posolić. I dużo prędzej one puszczą to, co mają puścić. No i nasza cukinia, bohaterka lata o tej porze. Cukinia jest super i też ją kryja z tą skórą. To jest ta żółto, bez toż ta skóra w żółtej jest dużo, dużo bardziej miękko i idzie ją zjeść. W zielonej cukinii proponowałbym ją oszkrobać. Tak. No i przyprawiamy tymiankiem. I moją ulubioną papryką wędzoną, bez której bardzo często nie wyobrażam sobie pewnych dań, a już na pewno ratatouille. Teraz po wierchu polejemy oliwą. No i niech się to fajnie podsmażo, przykryjemy. Ratatuj się dusi, o jeszcze ciutek posola nasze placki, żeby nie wypłynę. Ziemniaków tu mu moc. Olej rozgrzoty i smażymy
pyszne placki ziemniaczane, złociste. A w międzyczasie przyrychtuję już nasze tomaty. I teraz są dwa sposoby. Ja mam tomaty limo, bez toż one ta skóra mają taką fajną, mięciutko. Ale jakbyście chcieli, żeby skóra symnąć, zabieg jest bardzo prosty, nie rożek pokazywał. Robimy nacięcie raz, dwa, na krzyż, do wrawej wody skóra sama ślezie. Pierwszy placek mamy, słuchajcie, gotowy. Teraz jedno na papier, żeby go odsączyć lekuśko. A ja do naszego ratatouille teraz wciepnę tomaty. Tak. Lekko se to jedno przeferlomy. I za dosłownie 2 minutki dodamy tu przecier. To nabierę takiej fajnej, gulaszowatej konsystencji. A placki eleganckie przyjmią się, nie rozlatują. No i zagęszczamy, także wpadą dwie takie konkretne łyżki przecieru. No i teraz to wygląda jak gulasz. Wunio jeszcze lepszy. No placuszki jak malowane i ostatnią rzeczą, którą muszę zrobić, jest przyprawienie suszoną bazylią naszego ratatouille czy gulaszu warzywnego. Ach, jak pięknie wonio. Samo zdrowie, same witaminki, słuchajcie. Tak, nakładamy w końcu. Już się cieszę. Placuszki jak malowane. Jeden. No i co? Kaj ta grawitacja, słuchajcie, miało iść do góry, a uciekło na dół. Drugi. Trzeci. No i oczywiście gulasz, którego nie będziemy żałować. Tu na górze żar oczywiście dużo się dzieje, animacje. Dzisiaj widzę animację do bajtli. Tak. I kochani, jakiś jeszcze dekorek mały. W tym słońcu, ale przetrwał jarmuż. Troszkę zielonego. Troszkę lilowego. I takim sposobem nasze placki są gotowe, wyglądają bardzo dobrze. No i pamiętajcie, bez lato to prosto, tradycyjnie i z naturalnych produktów, bo to jest najważniejsze. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Za woniem przyszedł pan Jarek. Co, Wonio? No tak pachnie, że musiałem tutaj podejść. No tak? I bardzo dobrze, my tu durk smażymy, ludzi coraz więcej. Chyba będę potem z ziołami te placki podobać. Wszyscy by chcieli skosztować. Ja, proszę, panie Jarku, proszę próbować kosztować. Tak po prostu jest na górze żar, jest zawsze co robić. Możecie skokać na paralotni, możecie zjechać na kole, oczywiście takim super terenowym. Czy są chrupiące? No są chrupiące, bardzo są dobre. Są chrupiące. Tak, tak mogą smakować tylko na górze żar. Chyba to nawet lepsze niż w domu. Niech pan tak tylko, nie wiem, jak się wytłumaczy żonie tego. No właśnie. To wytniemy, kochani ludkowie. Przyjeżdżajcie na górę żar. Pan oczywiście se je. Proszę gulaszu spróbować. Wszystkie przepisy znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. No i posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam tu na górze żar było, albo czy wam wyszły te moje placki z tym dobrym gulaszem warzywnym. Życzę wam wszystkiego dobrego i odwiedzajcie piękne miejsca w Polsce, a ich nie brakuje. Na razie, pysk. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu są Polskie Koleje Linowe Góra Żar Międzybrodzie Żywieckie. Sponsorem programu jest producent naturalnych przypraw do potraw. Sklep internetowy www.bellabis.pl.